Ja muszę wam powiedzieć taką tajemnicę, że z tą koleżanką, której właśnie tata jest tutaj właścicielem, w tej budzie były takie melanże. Tak chlaliśmy wódę, tam w ogóle balustrady nie było. I co każdy melanż było, był przypał, czy ktoś się nie wywalił. Tu jest pięknie, ja dawno nie byłam takiej ładnej stajni, naprawdę. O, tam jest jakiś kon! Wow, co, patrz ile tam jest miejsca na tym. Ale fajny traktor. Gdzie są konie? Ktoś ukradł konie, to pewnie jacyś koniokradzi. No, pamiętam jak byliśmy na melanżu i tam na górze są melanże, bo tam jest bardzo fajne, znaczy były. Tam na górze były fajne właśnie takie pomieszczenia, pokoje i się tutaj schodziło i było tak zabawnie, że takie wiesz. Wow! No. Właśnie, w ogóle siemanko, witam w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie, lubię się uczyć nowych rzeczy i dzisiaj mam super okazję, dzięki Kasi, która się zgodziła ze mną pójść, profesjonalistce, nauczyć się jazdy konno, przynajmniej tych podstaw. Strasznie chciałbym to kontynuować, gdyż moja siostra, jak była mała, ona, jakby ja byłem mały, ona często jeździła na te konie i byłem tym zafascynowany. Jednakże miała tam jakiś wypadek, no, no nieważne. Ale właśnie też zawsze chciałem z tymi konikami. No co? No co? No co? Kasztanowa? Kasztanka! Jak Piłsudskiego. Rasowy. Patrz, tu gryzie komar. Czemu? Trzeba zabijać takie. One bardzo bolą, jak gryzą konie. A koń to lubi? Nie. Właśnie, oczywiście zapraszam do subskrybowania, łapkowania. Oczywiście wpadajcie do Kasi na Instagrama, na TikToka, wszędzie, gdzie się tylko da. To jest ten myk, co wam pokazywałam kiedyś. Wiesz? Że co robisz? Że tak robi. Ale czy jesteś wielki? Konie mają, są wielkie i mają wielkie rzeczy. A czemu ty masz takie czerwone oczy? Już wiemy, co wczoraj robiło, nie? Cześć Zuzia, dajże się przywitać. Zrobiłem tutaj wspaniałą reklamę domku do melanżowania tam na górze. Wspomniałem stare dobre lata. Czemu tu przyszliście? Tu jest akurat brudno. Nie uczyć. Ale konie są przepotężne, ma takie dubsko wielkie zadnie. Bo już Kasia mi mówiła, że są dwa rodzaje koni. Takie bardziej do pchania i elektryczne. Ty będziesz miał do pchania. No, do pchania, tak? A będziesz miał trudniej, bo one robią mniejsze kroczki. No i tak są toporne. Ale to tak. Tu i dębinę mam już wyczyszczoną. Co to znaczy dębina? To ona ma tak na imię. Aha, dobra. Ej, czemu on ma takie krótkie nogi? Polskim. Ej, on wygląda jak osioł, a nie jak koń. Tak. Ale przecież... O właśnie, pierwsza zasada, nie? Z koniarzami nie można mówić, bo się będą wściekały. No właśnie, to jest właśnie ciekawe, że to nie jest taki zwykły sport. Tutaj jest interakcja z drugą istotą żywą, z koniem. I to jest właśnie niesamowite w tym wszystkim. To nie jest jak przyrząd, tylko właśnie trzeba się zrozumienie. Krew? No zabiłam tę muchę, która ją gryzła. Proszę czyścić konia. Ubierz kask. Muszę ubrać już od razu? Początkujący ubierają kask. Żeby nie dostać z kopyta w głowę? Nie, żeby głową nie dostać w głowę. Zestresujesz się, Patec? Nie. Nie? Ty właśnie teraz stresujesz. Nie, ja ze zwierzętami jestem za pan brat. Ja jestem Kuba. Nie, z nim, ale najpierw trzeba porozmawiać. Kuba. Kuba. Oto goryl. Gryzie też. Kuba. Kuba jesteś, nie? Ty jak jesteś? Oj, trzy muchy. A ty się tak marszczy troszeczkę. Mocniej możesz, bo on no, lubisz, nie lubisz, tego. Jak się to tak ci się zrobi koniku? No i właśnie zawsze pod włos się staraj, nie? Żeby to tak nie było. Wow. Wow, nie? Dobra, a jak się kopyta czyści? Czyścimy ci kopyta, wariacie. No i teraz tak jak strzałeczka idzie. O tak, no. Ojejku, jaki kochany. Spokojnie, spokojnie, będziesz czysty, umyty. I w ogóle on ładnie pachnie. Ej, nie, ja za dużo widziałem na internecie. Jak tych kompilacji, jak podchodzono od tyłu i... No pyszczku, spokojnie, spokojnie. O tak, no. Ty nic tutaj mi nie marudź, czy tam... Już ci daję. Ona ci daje. I teraz do przodu podejdź do mnie. Tam? O tak. No. No już pyszczko. No i no, fajnie, jesteśmy czyści. Tutaj damy mu włosy na tą stronę wszystkie. Zaczeszemy cię na lewo, będziesz miał przedziałek. Spokojnie. Wy tego pewnie nie widzicie, ale tutaj czuć ten ogrom. Ile takie coś waży? Przecież to jest 500 kilo? Patrzcie, mam wagę w oczu. No już, lubisz jak się tak robi. Ej, ale fajne włosy są. W ogóle nigdy nie miałem styczności z takim włosiem. A ile ma lat? Młody koń. Ej, po raz pierwszy widzę, żeby konik miał ten. Ochraniacze, no. Dobra, drugi ja poramię sam. Podchodzę od boku, nigdy od tyłu. No, ochraniacze ci zakładam. Nie. Tak. O, no. Tak. I chyba mocniej musisz trochę.
Przecież jak się uderzy nogami, to spadnie na kranie. No ale też, żeby tam dopływ krwi miał, nie? No. Tutaj. Bąbeczka. Nie, nie, prawie. Nie tak. Tak, chyba też nie, z drugą stronę. No. Dziewczyny się ze mnie śmieją. Dobra, za mną Peter. I naprawdę jestem tym zafascynowany, ile tu jest przy tym pracy. No, tutaj. Aha, tutaj, masz dobra. Paseczek, no. Dobra. Drugie też musisz przełożyć. Tu teraz trzeba poprawić, żeby wiesz, wszystko się tu nie obtarło nam konika. No nie obetrzy konika. Zakładaj pod ogonie. Pod ogonie? To się mu zakłada pod... Pod ogon. Musisz wziąć ogon, założyć. Tylko żebyś jej ślubki do dupy nie włożył, co? Podnieś jej ogon, no. Tam ma dupkę. Pod spodem. O tak. Uważaj na ślubkę. Wyjmij każdy włosek, żeby się nie obtarł. No. Żeby ją nie bolało. Chyba jest wyjęty. Ja myślałem, że to będzie takie coś, że se zakładasz siodło. Ciśnie. Dobra, na razie jest git. No, otwieramy buzię. No, poproszę, żeby otworzył. Otwórz, buzię. Otwórz. No, prawie. Ale go uporządziliśmy. Fajnie, fajnie, nie mogę się doczekać, jak będę już jeździł. W sensie, tam pójdziemy i ty będziesz mnie tak prowadzić? Nie, to będziesz na takiego kółko będziesz robić. Aha, i będziecie mi mówili, co mam robić. Tak. Zawsze kiedyś jestem pierwszy raz. A ja się na przykład nie mogę doczekać, bo, że właśnie już ten pierwszy raz zaraz nadejdzie. Okej, dobra. Masz koń. Skakuję. Nie, spokojnie. Ja prowadzę konia, on musi się ze mną zapoznać. Bo jeszcze Kasia się polubi bardziej niż mnie i będzie mnie słabo. Pojeździmy sobie dzisiaj, co? Pojeździmy sobie dzisiaj. Proszę Państwa, ogólnie zawsze przed takim odcinkiem bym zakładał jakiś plan, co zrobić, do jakiego momentu się nauczyć. Aczkolwiek tutaj totalnie nie mam zielonego pojęcia co i jak. Dlatego będę słuchał Kasi, co mówi. Czemu on się tak cały czas odgania od much, nie? Nie stresuje się. Czyli teraz jesteśmy w lążowni. W lążowniku. O, kupa. No i kupa. Patet to sprząta kupę. To jest jak się, wiesz, wymienia olej, to tutaj się sprząta kupsko. Powinien sam posprzątać. Ale dupcy, o Jezus. Ale kroca z zasadzie potężnego, powiem szczerze. Widzę, że tutaj dużo warzywek jadł, bo zielona kupa. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ej, stresuję się. Serio się stresuję. Wydawało mi się, że to będzie taki chill, ale jednak nie jest chill. Ej, ale kozacko. Po raz pierwszy raz na koniu. Wygląda majestatycznie pewnie. O, i tak wygląda prawidłowe trzymanie. Dobra. Trzymanie. Czyli palce. Zabijasz mały palec pod spód i zaciskasz tak, żeby mieć palec. O, tak. Wow! No idź ziom na kółko. Okej. Na razie to sobie pochodzimy, dobra? Chwilę, jedno kółko, dwa i później powiem jakieś ćwiczenia ciekawe. A ty, co można mu mówić, żeby on coś się robił? Poczekaj, no, na razie musisz postępować 10 minut konia, żeby następny tak. Okej. No trochę nie wygląda jak koń do pchania ona. Raczej jest taka spoko. Tak? Fajnie sobie chodzi? No. Fajnie, i my dzisiaj jeździmy. I teraz spróbuj w momencie, kiedy ona tą prawą nogę daje do przodu, wstać z siodła i usiąść jak się chowa ta łopatka. Dobra. Pam, 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 no. Pam. Prr, wiszta. Tak zawsze Janosik mówi. Prr, wiszta. Raz, dwa, raz. I to będzie do rytmu, tak jak ona będzie szła. Ona idzie tak. Raz. Powiem ci tak, w kursie będzie o wiele łatwiej, ponieważ ona się będzie sama wybijała do tego rytmu, wiesz? Aha. Czyli ty sobie sam nie narzucisz rytmu tego, tylko tak będziesz czuł, tak będziesz sobie angażował. Teraz w angażowanie w ogóle, nie powiedziałam ci. Raz, dwa. Dobrze. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Ej, dobra, ja już czuję, o co chodzi z tymi zakwasami. Rzeczywiście jest takie już coś... Tutaj będzie się bolało. No, tak, jest leciutko, już czuję takie rozciągnięcie. Od wewnętrznej... Możesz jej zmoknąć i możesz jej wtedy tak, jakbyś chciał wypchać po siebie. O, właśnie, no. I hop, i teraz masz. No, oj, to jest kurs. Tak? To jest kurs, to był kurs przez chwilę. Dobra. No, spróbuj jeszcze raz. Dobra. Hop. Hop, góra. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I prostowany musisz być. Oj, prawie się w górę wyciągnął. Tak, właśnie. I normalnie cały czas się go... Ten? Dawaj. Do przodu, do przodu, do przodu. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. No, to widzisz, ale tutaj wiesz, jak wygląda kus? No. Oj, kurwa. Schypał, przyspieszenie, drugi bieg włączył. Ja ci będę pilnować jej. Oj, kurwa. No dobrze, dobrze jest, spokojnie, tak właśnie jest kus. Hop, 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 hop. Angażujesz. Nie? Hop, hop, mi się wydaje, że... Nie, angażujesz. A teraz... Panem. Raz, dwa, raz, dwa. Nie wiem, jak to zrobić, nie mam zielonego pojęcia. Raz, dwa. Że ja się właśnie odbijam, kurczę, pieczone. No dawaj, 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 kurczę. Lecimy, lecimy. Raz, 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 raz. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No, prawić, no, no dobra. Dobra, dawaj, dawaj. Tylko tutaj właśnie, żeby nie zachodził. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
dobrze, dobrze, czatem, dobrze, sam jedziesz, no. Ale zajebiozo. No widzisz, tak to mniej więcej wygląda. No patrzcie, zobaczcie po prostu, ja jestem prosem. Prrrr. Trzymam sobie tak, o, tak sobie trzymam. Mogę sobie nawet w dół i dawać do góry. Dalej, dalej! Ale nie aż tak. Dobra, dalej, dalej. Kus, 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 kus. Lecimy, lecimy, lecimy. Kus, 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 kus. Ale Anka rzuca mi tak. Kus. Raz, dwa, raz, dwa. Kus, 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 kus. Polecimy, polecimy teraz. Poczekaj, jedno kółeczko. Jest, jest. Dobrze. To teraz trochę klepiesz, widzisz, czujesz jak klepiesz dupą osiodła? Delikatnie spadaj jak osiodło. Oj, teraz rzeczywiście straciłem, aha, no, ale już czuję. Już, już troszeczkę czuję. Dobra, lecimy. Kus, kus, kus. Tak, to jest dużo cięższe niż się wydaje, ale... No i dobrze. Ale no podobno jajeczka. Dobra. No tak. Ej, ale w ogóle spodobało mi się to, spodobało mi się to. Kozackie to jest. Zawsze bałem, bałem, Ja się zakręciło w głowie, jak teraz stanęłam, to tak... Może tak? Chcesz galopować? Chcę. Dwie nogi najpierw przekładamy, tylko nie spadnij, nie? No. No i jest, w jedną stronę. I co, teraz przekładamy prawą stronę dalej, czyli nie? Oj. Tak, prawą, 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 prawą nogę dalej, czyli żebyś tyłem stał, nie? Ej, to tak jak... Tylko się nie ruszaj, tak jak łucznicy. No i dalej. Żebym teraz... tak na łuku i bym strzelał do ludzi. I bym tak jechał tyłem, bym zrobił dwa hedy. No. Ale ty się nie zaślizgnij, bo wtedy będzie niezaliczone, prawda? O! No i znowu prawa noga. A mogę się używać rąk do tego? Tak, tak. Wy pewnie już nie używacie rąk, jak robicie te muny. Nie, no raczej trzeba tak ten. O kur... Jak on będzie jeszcze ten, muszę to zrobić? No. O tak. Kurde. Chill? Teraz żebyś się nie zaś... Czemu, czemu, co się dzieje? No mucha, mucha, to nic, się nie stresuj. Mucha, ja muszę się wyzwalać. No. Ja się nie ruszam stąd już. Gdzieś miał ciężej, bo się spina mi. O, to było niebezpieczne. Najpierw żebyś po prostu się ześlizgnął, nie? Nic się nie stało. No bym spadł na... Aśa wolałaby, żebyś nie spadł, nie? Musisz zaliczyć ćwiczenie. Dobra, 3, 4. Jest! Jest! Spokojnie, zaraz będziemy galopować. Chilluj, chilluj. Pochylasz się lekko do przodu i dupa do góry. Tak, tak żeby ci dupa nie przystawała do siodła. Dobra, żebyś nie dotykał siodła. Za grzywę. Tutaj się trzymasz, pochylasz się lekko do przodu, no i weź tą dupę z tego siodła. Nie, nie do. O tak, o i to jest półsiad. O, no, coś takiego, tak żebyś nie dotykał. Dobrze, czy nie? No dawaj dalej, no. Dobra, półsiad. Bardziej do przodu niż do tyłu, bo tak opierasz od tyłu. O, o, no, przed przodu. I pamiętaj, żeby ci noga nie uciekała od tyłu. O, tak. No, myślę, że to jest. Fajnie, fajny konik. Dobra, no, możemy spróbować zagalopować, ale... Tak? A jak się to robi? Ale przygotuj się na to, to może być szybki kłus. Dobra, tak. Dobra. Hop, 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 hop. Jeszcze raz. No to jeszcze nie galopuje? Stop, dobra. Sekunda, sekunda, sekunda. On jeszcze nie galopował? Dobra. Oj, 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 oj! Jest! O kurwa! Stop! Co to było? Jeszcze raz. Ej, ale zajebiste. Jest galop. No, lecimy, lecimy. Galop, 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 galop. Lecimy, 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 lecimy. Lecimy, lecimy. I dawaj, 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 dawaj. Tak. I jedziemy! Wow, i super! Ale jaja! Ale kozacko! Ej, w ogóle nie wiem, czemu mi jakieś organy wewnątrz ciała bolą. Nie, nie będziesz mógł chodzić, zapewniam cię. No, popraw sobie znowu. Ej, a jeszcze chcę sobie pokusować tak szybciej. No to, właśnie, tak. No? To sam już umiesz, nie? O! Super! Najlepszy uczeń mój. No. No, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O kurwa! Dawaj, 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 dawaj! Lecimy! Ale kozacko, i w ogóle czuć to! Czuć jak ona tak... Czuć, ja to zgadzam, prawda? Brawo, dębina, brawo, dębina! Może dać jej smaczka. O, damy jej smaczka? Ale bo ona czuje, że właściciel jest w porządku. No, ona sobie weźmie sama. No, dobry konik. Fajnie mi się na to wierzyło. Tutaj, to samo będzie. O trecie oślinie, pewnie. Zacznij teraz popręg, poprawić ramiona.
Jak się idzie. Ej, powiem szczerze, jestem zafascynowany. Tak? Serio, fajnie. Jestem zafascynowany. No, fajny konik. No git, ja takie konie lubię, nie? Ale na pewno gdzieś na świecie musiała być sytuacja, że gdzieś koń był na łące i tam była jakaś samosieja. I koń powiedzmy coś zjadł i później tak chillował normalnie sobie. Grzeczna jest dzisiaj dębina, dzisiaj ją musiałem lekko ten ukarać, no. Wczoraj była niegrzeczna, ale dzisiaj już spokojnie. Jak co jedzie, jak w reklamie czerwonego dezodorantu. Dobra, dobra, dobra. Dobra, i jedziecie. Dobra. Pół cigalą. Ja! Kozackie to jest, serio, to jest uczucie niesamowite, polecam każdemu. Chodź, 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 chodź. Będzie na mnie. O kurde. Chodź, chodź, chodź. No przypał. No! Oj, cyk. No, lecimy, lecimy, lecimy. Tak, lecimy, lecimy, lecimy. Dobrze, dobrze, easy, easy. Szybka lekcja tresury, trzeba było pokazać, to tu jest pane w tym domu. Wiem, że fajna trawka. Lecimy, 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 lecimy. Pierwsza sesja za mną, treningowa, mega zajawka, naprawdę. To uczucie, że jak gdyby jesteś z koniem, że jesteś ze żywym zwierzęciem, a nie właśnie jakimś skuterem, czy tam jet ski, czy czymkolwiek. No niesamowite, bardzo fajne i też bardzo trudne. Zszedłem i od razu uda czuć. I to też jest bardzo fajne, że ten koń jest wymagający, że ty go musisz dobrze tresować, nie możesz mu pozwalać tam jeść czegoś. Przyznam szczerze, jest dużo, dużo trudniejsze niż myślałem, ale jest dużo bardziej satysfakcjonujące. Domyślałem się, że będzie fajnie, ale tam jak sobie zagalopowaliśmy na łączce, to było kozak. Teraz trzeba wóz umyć, nie? Każdą furę. No już ci daję wodę. Ale w ogóle to jest niesamowite, że ja się jak gdyby załapałem na same te przyjemności na koniu. A tutaj też jest dużo takich przyjemności, nieprzyjemności, że właśnie trzeba konika myć, trzeba o niego bardzo dobrze dbać. Ojojojojojo, lululu. On ten do much tak robi, więc nie przejmij. No dobra, ale ja też tu jestem. Kasia, nie opuszczaj mnie. Na spokojnie, na spokojnie. Fajnie, fajnie. Siusiaka mu też ten umyjemy. No, ale zasuwasz, ale wpylasz, co? Fajny koniec. Ale zjada jak mój stary resztki starzy, naprawdę. Teraz, po takim całym dniu ciężkim, albo po ciężkiej godzinie dla mnie, idziemy konika odprowadzić na padok, proszę państwa. Padok, czyli łąkę ogrodzoną. Dębina dzisiaj mi sprawiła trochę kłopotów, ale ogólnie grzeczna dziewczyna. Byliśmy w super stajni, w tobie ręce. Tobie ręka nazywa się Sylvanus. A nie, to Minoga miejscowość, Minoga pod Krakowem, Sylvanus, bardzo fajna stajnia, widzieliście jak to tutaj wygląda wszystko. Wolny jesteś, jak Mustang z dzikiej krainy. Uciekaj do braci, uciekaj, już jesteś wolny. Dziękuję bardzo Kasiulka, że mnie tutaj też wzięłaś. Zuzi oczywiście też dziękujemy za piękną stajnię, piękne konie. Ale jeszcze raz, jeżeli wam się podobało, chcecie więcej odcinków, łapeczka w górę, subskrypcja, śmiało wchodźcie do Kasi na Instagramka, tam też pojawią się fotki z tych koni. I co? No i całuski.